Dla chorych na celiakię gluten to śmiertelny wróg. Choroba najczęściej ujawnia się w dzieciństwie, choć atakuje też dorosłych. Może przebiegać bezobjawowo, wtedy najczęściej nie wiemy, że chorujemy. To Kasia, z czym chcesz dzisiaj pomidorową? Z kloseczkami czy z ryżem? Wolę z ryżem. No Kasia miała 4 lata, czyli tak naprawdę nie wiemy, kiedy się zaczęło, ale diagnoza padła w okolicy 4 roku życia. Zupełnie niespodziewanie, bez jakichś szczególnych objawów typowych dla celiakii, ale jednak z częstymi infekcjami, obniżoną odpornością, takimi niespecyficznymi, które też mogą towarzyszyć celiaki. My z początku z mężem i ze starszą córką, nie mając celiaki, myśleliśmy, że nie będziemy, tylko Kasia będzie na diecie. Ale to się szybko przestawiło i w całym domu praktycznie nie używamy glutenu, bo to jest i wygodniejsze, no i dla wszystkich nas pewnie zdrowsze. Jestem już przyzwyczajona do unikania takich rzeczy glutenowych i nie brać od koleżanek w szkole ciastek, bo nie mam pewności, że są bezglutenowe. Muszę przeczytać składy różnych rzeczy, jak piszę tam, że może zabierać gluten, to nie jem tego, a jak nic nie pisze i jest znaczek przekreślonego kłosa, to mogę jeść. Jeżdżę na biwaki harcerskie i na nich rodzice mi dowożą obiady, a tak to moi rodzice dają druhom kanapki i różne dodatki do lodówki i sobie sama przygotowuję. A na kolonie jeżdżę i tam jest dieta bezglutenowa i nie muszę się niczym przejmować. Celiakia, choroba trzewna, to schorzenie immunologiczne, czyli związane z czynnością układu odpornościowego o podłożu genetycznym. Charakteryzuje się nietolerancją glutenu, białka zapasowego zawartego w zbożach. Działający toksycznie gluten powoduje zanik kosmków jelita cienkiego. W efekcie wchłanianie pokarmu jest upośledzone. To prowadzi do wystąpienia różnorodnych objawów klinicznych. Jedyną metodą leczenia celiakii jest stosowanie przez całe życie ścisłej diety bezglutenowej. Najczęściej choroba diagnozowana jest u dzieci, ale może się objawić dopiero w dorosłym życiu. Na celiakię 2 razy częściej zapadają kobiety niż mężczyźni. Szacuje się, że około 1% populacji cierpi na celiakię, a na jednego pacjenta, u którego rozpoznano tę chorobę, przypada nawet do 10 przypadków niezdiagnozowanych. W Polsce na celiakię choruje blisko 400 tysięcy osób, ale zaledwie 5% o tym wie. Ze mną w studiu jest dr Beata Gładysiewicz, specjalista chorób dziecięcych, gastroenterolog. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani doktor, celiakia często mylona jest z alergią. Czy trudno tą nietolerancję glutenu rozpoznać? Często alergia jest mylona z celiakią. Tutaj Pani wspomniała o alergii, celiakii i nietolerancji. Właśnie mamy 3 takie jednostki chorobowe. Celiakia, alergia i nieceliakalna nadwrażliwość na gluten. Celiakia to jest trwała nietolerancja glutenu, która trwa całe życie, wymaga diety bezglutenowej do końca życia. Alergia może wymagać jakiejś okresowej diety, natomiast nieceliakalna nadwrażliwość na gluten, no to jest choroba, którą bardzo trudno rozpoznać i ona może wymagać no, różnie długo stosowanej diety. A kto jest najbardziej narażony na celiakię? Celiakia występuje u osób, które są do tego predysponowane genetycznie, to znaczy muszą jakiś mieć taki sprzyjający układ genów i musi zadziałać do tego jakiś czynnik zewnętrzny, środowiskowy, który może być różny, na przykład jakiś stres, zabieg operacyjny, ciąża, poród, infekcja w przewodzie pokarmowym i wtedy nie wiadomo z jakich przyczyn u danego człowieka, właśnie takiego predysponowanego genetycznie, dochodzi do ujawnienia się choroby. No właśnie, czyli to uszkodzenie jelita, celiakia, czym ona jest? Jest to choroba należąca do chorób z autoimmunizacji, czyli organizm sam przeciwko sobie wytwarza przeciwciała. Utrwalony jest mit w społeczeństwie, że celiakia to jest choroba małych dzieci, ale przecież dorośli też mogą zachorować. Tak, kiedyś się tak uważało, że to jest choroba wieku dziecięcego, czyli że chorują tylko i wyłącznie dzieci. Natomiast wiemy obecnie, że choroba może ujawnić się w każdym momencie życia człowieka, nie tylko u dziecka, może to być też człowiek całkiem dorosły, a nawet i w wieku takim podeszłym. Ci dorośli często właśnie nie wiedzą, że mają celiakię i nie leczą się i dlatego właśnie mają powikłania. Mogą mieć, oczywiście. Może to być osteoporoza, mogą to być jakieś problemy z zajściem w ciąży czy poronienia, no ale takie najgroźniejsze powikłania, jakie są, to są nowotwory przewodu pokarmowego, zwłaszcza chłoniak. Jak możemy się upewnić, że jest to celiakia? Jak ją zdiagnozować? Gdzie się udać?
Badań diagnostycznych mamy kilka, tak. No pierwsze to są, pierwsza grupa tych badań to są badania serologiczne, czyli pobiera się krew na oznaczanie przeciwciał. Druga grupa no to już są badania bardziej inwazyjne, bo trzeba zrobić badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego. Przy czym u dzieci mamy obowiązek pobierania wycinków nie tylko z części pozaopuszkowej, ale też z opuszki dwunastnicy, bo choroba może mieć tylko lokalizację opuszkową. No i trzecia grupa to są badania genetyczne. Jak Pani ocenia, czy tej celiaki będzie więcej? Będzie więcej zachorowań? Już jest więcej, bo my to widzimy w naszej praktyce. Kiedyś tej celiaki było powiedzmy no 20 parę do 30 przypadków na rok świeżo rozpoznanej celiaki. W ubiegłym roku było ponad 40, czyli jest coraz więcej. No jest to na pewno związane z postępem cywilizacyjnym i tak jak większość chorób z autoimmunizacji, jest ich coraz więcej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. No, Anulka! O celiaki dowiedziałam się jako dorosła już osoba 6 lat temu, kiedy urodziłam drugie dziecko. Moje samopoczucie było bardzo złe, tak? Następowały bóle brzucha, żołądka, notoryczne biegunki. Udałam się do gastrologa. Wykonano mi zabieg gastroskopii. Już po tym zabiegu była postawiona diagnoza, że jest podejrzenie choroby trzewnej. W jednym momencie świat jak gdyby mi się zawalił. Czytam, co to jest gluten, w jakiej postaci występuje i zdałam sobie sprawę, że jest praktycznie we wszystkim, co do tej pory jadłam. Trzeba było wyeliminować to. Zrobiłam to praktycznie z dnia na dzień. Piekę chleb. Sama piekę sobie pizzę, jeśli mam na to ochotę. Początkowo po przejściu na dietę bezglutenową dobór produktów może się wydawać problematyczny. Jednakże jak się przyjrzymy się asortymentowi produktów, to widzimy, że jest ich bardzo dużo. Jednak nie tylko znak przekreślonego kłosa powinien być tym wyznacznikiem doboru, ale również skład. Wybierajmy zboża pełnoziarniste, z mąk nieoczyszczonych. Zazwyczaj królują w skrobie kukurydziana, czy ziemniaczana, ryżowa w takich gotowych wyrobach. Jednak korzystniej byłoby bazować na mące gryczanej, prosie, quinoi czy amarantusie, które teraz są bardzo popularne. Przechodząc na dietę bezglutenową, nie trzeba rezygnować ze swoich ulubionych potraw bazujących jak do tej pory na mące pszennej. Znajdziemy bezglutenowe zamienniki popularnych makaronów, pizzy, tortilli czy słodyczy, takich jak chociażby ciasteczka czy batony. Na celiakię nie ma leku. Przez całe życie trzeba przestrzegać bezglutenowej diety. Nie można też schorzenia bagatelizować, bo nieleczone może prowadzić do zmian neurologicznych i nowotworów.